Dzień dobry, nazywam się Robert Jarema, a to jest Męskie Zdrowie według Jaremy. Dzisiaj prawdziwa bomba, nie spodziewacie się, zapraszam do oglądania tego odcinka, będzie gorąco. Jak zapewne słyszałeś, wiele różnych historii. Tutaj bardzo często jakby wymieniamy chociażby kasanowe, który po to, żeby pobudzić swoje możliwości seksualne i żeby sprostać oczekiwaniom wielu kochanek, bo wiadomo, że już legendy o nim wręcz krążyły. Mówiło się, że spożywał nawet po kilkadziesiąt ostryk dziennie, ale nawet na śniadanie bardzo często. Czyli nawet nie przez cały dzień, tylko faktycznie od rana taka bomba, żeby było dobrze. No mono, trochę keto, nie? Ale okej, niech będzie. Znowu na przykład Kleopatra, żeby skusić i pobudzić swoich kochanków, wykorzystywała bardzo dużo szafranu, tak? Mhm. Mamy też w ogóle temat chociażby miesiąca miodowego i tego, że faktycznie dawno, dawno temu, jak się wyjeżdżało po ślubie, to żeby wszystkim było milej, to się piło dużo miodu pitnego, który miał też nas odpowiednio stymulować. Pamiętajmy, że ta nasza seksualność nie jest czymś, czego się powinniśmy wstydzić, tylko musimy to traktować jako wyraz naszego zdrowia, bo tylko zdrowy organizm, zdrowego mężczyzny będzie w stanie przedłużyć gatunek. Oczywiście. Bo nieważne jak... Pewnie się zgadzam. Nieważne jak dana przyjemność się skończy, natomiast tak pierwotnie jesteśmy skonstruowani. Tak samo to mężczyzna mówi. Dokładnie. Więc trzeba zadbać o swoje zdrowie. Natomiast jeżeli chcecie być zdrowi, jeżeli chcecie, żeby wasze libido było cały czas wysokie, a tylko czasem, żeby było super ekstra, to musimy pamiętać, że to zdrowie jest mega ważne. Dobra dieta, w której będą składniki, które bezpośrednio wpływają właśnie na to całe centrum męskości, tak? Czyli na to właśnie produkowanie testosteronu, na tą spermatogenezę, ale tak samo w przypadku kobiet, na te składniki, które będą odpowiednio stymulowały nasze hormony, tak żeby potem faktycznie nam się dobrze razem płynęło. Istnieje coś takiego jak w ogóle zmysły miłości. I oczywiście uszy ok, oczy ok, ale też węch i smak. I tutaj jakby to wszystko, można powiedzieć, że taka celebracja w ogóle i wprowadzenie takiego nastroju, już tej tajemniczości, ta gra wstępna właśnie w kuchni, to jest to, o co nam w ogóle chodzi, dużo czasami bardziej niż nawet o te pojedyncze składniki. Bo tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć fajną, upojną noc, to wcale nie pójdziesz na wielkiego steka i inne ciężkie jedzenie, no bo potem jak prawdziwy wiking padniesz trupem, tak? Ewentualnie po bardzo krótkim... po bardzo krótkim akcie i koniec, tak? Nie będzie faceta. Jeżeli chcemy, żeby ta nasza miłość była fajna, żeby trwała długo, to nasz posiłek powinien być lekki, taki, który dostarczy nam energii, ale nie obciąży nas dodatkowo, tak żebyśmy chcieli jeszcze więcej, żebyśmy po wszystkim też mieli ochotę na coś więcej. Takimi afrodyzjakami, słuchaj, które mają super ugruntowaną pozycję i mamy dowody na to, że one są ekstra, jest między innymi maca, czyli jeden z superfoods, który wszędzie się pojawia i on nawet w badaniach na ludziach okazało się, że regularnie spożywany, czyli dodawany do owsianeczki, do jakiegoś koktajlu, do sałateczki i tak dalej, działa bardzo mocno podkręcając libido zarówno u panów, jak i u pań, również ze względu na to, że dostarcza niezwykle ważnych składników, które wpływają w ogóle na tą spermatogenezę. Ale mój drogi, on tak naprawdę nawet jest nazywany, w sensie ta maca, peruwiańską Viagrą. Tak jest. Więc myślę, że to jest super. Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka Męskie Zdrowie według Jaremy i zupełnie nie wiem, jak tego odcinka zapowiedzieć. To będzie totalna bomba, to będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście na pewno. Prezent dla nas mężczyzn na 30 września, na Dzień Chłopaka. A dzisiaj naszym gościem jest Wanda Baltaza. Doktor nauk o zdrowiu, doktor nauk medycznych, wykładowca akademicki. Proszę powiedz, co przygotowałaś, o czym będziemy rozmawiać? Mój drogi, przede wszystkim dla ciebie, a jak inni z tego skorzystają? Bardzo dziękuję. To super. Natomiast chciałabym dzisiaj opowiedzieć ci trochę bajkę i potem też ją poprzeć badaniami naukowymi na temat afrodyzjaków i tego... Yes! Wiedziałem, że o tym porozmawiamy. Jest! Czyli generalnie seks od kuchni sobie zrobimy i jak możemy faktycznie podkręcić to funkcjonowanie nie tylko męskiego organizmu, ale też kobiecego, żebyście panowie wiedzieli, co z nami w ogóle wspaniale, zrobić. Wspaniale, panowie. Więc siadamy i słuchamy. Miło i przyjemnie. I teraz, jak zapewne słyszałeś, wiele różnych historii. Tutaj bardzo często jakby wymieniamy chociażby kasanowe, który po to, żeby pobudzić swoje możliwości seksualne i żeby sprostać oczekiwaniom wielu kochanek, bo wiadomo, że już legendy o nim wręcz krążyły, mówiło się, że spożywał nawet po kilkadziesiąt ostryk dziennie, ale nawet na śniadanie bardzo często. Czyli nawet nie przez cały dzień, tylko faktycznie od rana taka bomba, żeby było dobrze. Trochę mono dieta. No mono, trochę keto, nie? Ale okej, niech będzie.
Znowu na przykład Kleopatra, żeby skusić i pobudzić swoich kochanków, wykorzystywała bardzo dużo szafranu, tak? Mhm. Mamy też w ogóle temat chociażby miesiąca miodowego i tego, że faktycznie dawno, dawno temu, jak się wyjeżdżało po ślubie, to żeby wszystkim było milej, to się piło dużo miodu pitnego, który miał też nas odpowiednio stymulować. Ja muszę powiedzieć, wejdę ci słowo, że faktycznie stosunkowo wielu mężczyzn przychodzi do mnie przed miesiącem miodowym, żeby przygotować się do niego, więc jest temat. To jest bardzo dobry temat. I teraz jakby w ogóle czym to libido jest? Bo my bardzo lubimy jakby iść po tabletkę albo po suplement, a nie wiemy w ogóle, co jest u genezy. Pamiętajmy, że ta nasza seksualność nie jest czymś, czego się powinniśmy wstydzić, tylko musimy to traktować jako wyraz naszego zdrowia. Bo tylko zdrowy organizm, zdrowego mężczyzny będzie w stanie przedłużyć gatunek. Oczywiście. Bo nieważne jak... W pełni się zgadzam. Nieważne jak dana przyjemność się skończy, natomiast tak pierwotnie jesteśmy tak skonstruowani. Mężczyzna. Dokładnie, więc trzeba zadbać o swoje zdrowie. Więc oczywiście afrodyzjaki są świetne i zaraz wam powiem naprawdę, jakie są po prostu petardą kompletną. Natomiast jeżeli chcecie być zdrowi i jeżeli chcecie, żeby wasze libido było cały czas wysokie, a tylko czasem, żeby było super ekstra, to musimy pamiętać, że to zdrowie jest mega ważne. Dobra dieta, w której będą składniki, które bezpośrednio wpływają właśnie na to całe centrum męskości, tak? Czyli na to właśnie produkowanie testosteronu, na tą spermatogenezę, ale tak samo w przypadku kobiet, na te składniki, które będą odpowiednio stymulowały nasze hormony, tak żeby potem faktycznie nam się dobrze razem płynęło, tak? No i teraz mój drogi. Zamienię się w słuch, proszę. Oczywiście. Zaskocz generalnie, mnie. Wiesz, ja się zawsze śmieję, że Casanova generalnie tutaj leciał przede wszystkim na swoim, wiesz, przekonaniu i opinii, tak? Natomiast jeżeli chodzi o bardzo wiele składników, które... Powiedzmy sobie szczerze, kobiety kochają przez uszy. W jakimś stopniu, do pewnego momentu. Myślę, że jest wiele, wiesz, tutaj takich. Mówi się o czymś takim, że istnieje coś takiego w ogóle zmysły miłości. I oczywiście uszy okej, oczy okej, ale też węch i smak. I tutaj jakby to wszystko, to można powiedzieć, że taka celebracja w ogóle i wprowadzenie takiego nastroju, wiesz, tej tajemniczości, ta gra wstępna właśnie w kuchni, to jest to, o co nam w ogóle chodzi dużo czasami bardziej niż nawet o te pojedyncze składniki. Bo tak naprawdę, jeżeli chcesz mieć fajną, upojną noc, to wcale nie pójdziesz na wielkiego steka i inne ciężkie jedzenie, no bo potem jak prawdziwy wiking padniesz trupem, tak? Ewentualnie po bardzo krótkim... po bardzo krótkim akcie i koniec, tak? Nie będzie faceta. Jeżeli chcemy, żeby ta nasza miłość była fajna, żeby trwała długo, to nasz posiłek powinien być lekki, taki, który dostarczy nam energii, ale nie obciąży nas dodatkowo, tak żebyśmy chcieli jeszcze więcej, żebyśmy po wszystkim też mieli ochotę na coś więcej, tak? Czyli steka nie. Na kolację, już tak po wszystkim. Tak. Na śniadanie. Już zaczynamy, pierwsze rozczarowania się pojawiają. Oczywiście raz na jakiś czas w porządku, natomiast pamiętajmy, że nie bezpośrednio przed upojną nocą czy innym momentem dnia, żebyśmy mieli trochę więcej energii. No i powiedzmy sobie szczerze, wystające brzuszki też nie są do końca tutaj bardzo nie do końca. No, tutaj raczej not niż hot, nie? Ale okej. Okay. No i teraz dobrze, mamy ten fajny, lekki posiłek. No i teraz, jeżeli patrzymy faktycznie na te różne nasze zmysły i na to, co nas kręci, co nie, to dopiero wchodzimy w grupę tych afrodyzjaków, które faktycznie mają udowodnione działanie, versus tych, które jest trochę anegdotyczne. Też musimy pamiętać, że tak jak w całej medycynie, również w tej medycynie takiej, można powiedzieć, seksualnej, tak to sobie nazwijmy, niesamowite znaczenie odgrywa efekt placebo. Czyli jeżeli nam się wydaje, że coś spowoduje, że będzie nam jeszcze lepiej, to tak pewnie będzie. I jakby to jest super. To więc możemy uwierzyć, że kanapka z żółtym serem to będzie klucz do sukcesu. To jest ten afrodyzjak właśnie. To jest ten afrodyzjak. Natomiast faktycznie takimi afrodyzjakami, słuchaj, które mają super ugruntowaną pozycję i mamy dowody na to, że one są ekstra, jest między innymi maca, czyli jeden z superfoods, który wszędzie się pojawia i on nawet w badaniach na ludziach okazało się, że regularnie spożywany, czyli dodawany do wsianeczki, do jakiegoś koktajlu, do sałateczki i tak dalej, działa bardzo mocno podkręcając libido, zarówno u panów, jak i u pań. Również ze względu na to, że dostarcza niezwykle ważnych składników, które wpływają w ogóle na tą spermatogenezę. Ale mój drogi, on tak naprawdę nawet jest nazywany, w sensie ta maca, peruwiańską Viagrą. Tak jest. Więc myślę, że to jest super. Więc to jest taki must have, który na to mamy mnóstwo publikacji, to możemy brać, działa, sprawdziłam, jest okej. Okay. Co więcej, poprawia parametry nasienia. Dokładnie. Więc jeżeli mówimy Bierzemy regularnie. Tak, jeżeli mówimy o czymś takim jak w ogóle fertility diet, czyli ta dieta płodności, która też dotyczy zarówno pań, jak i panów, żeby ten materiał genetyczny był taki, wiesz, fest, najlepszy, to faktycznie tutaj chodzi o to, żeby dobrze się odżywić. Więc mamy macę.
fajna, przyjemna. Polecamy. I w ogóle. Tak jest. I o ile Casanova tutaj trochę są bajki, o tyle Kleopatra, jak to kobiety, była trochę mądrzejsza. I tutaj faktycznie szafran, czyli jedna z najdroższych w ogóle przypraw świata, słuchaj, ma fenomenalne działanie. Dlatego, że bardzo mocno pobudza nam krążenie. I dzięki temu, że pobudza nam to krążenie wszędzie, no to faktycznie mamy dużo większą przyjemność. I nawet okazuje się, że regularne stosowanie szafranu w diecie nawet poprawiało ilość orgazmów, nie tylko ich jakość i sam fakt pojawienia się. U mężczyzn. U mężczyzn i u kobiet. Mhm. Co trzeba dodać, zarówno maca, jak i szafran okazało się, że nawet pomogły przywrócić libido albo poprawić je w momencie, jak jesteśmy na silnych lekach przeciwdepresyjnych, które bardzo często to libido obniżają. Wycinają zupełnie, tak. Zazwyczaj panowie cierpią i potem nie chcą się leczyć, tak? Pomimo stanów lękowych. Więc to jest to bardzo ekstra. Ważna informacja. Naprawdę te są super. Kolejna, słuchaj, rzecz, w ogóle mega fajna. Ja myślę, że to dlatego Sycylijczycy są tacy szczęśliwi, bo wyobraź sobie, że orzechy pistacjowe są fenomenalnym afrodyzjakiem. Naprawdę? Jak żadne inne. Nie, szczerze, nigdy nie słyszałem. No, nie żadne właśnie brazylijskie, które nam się tutaj kojarzą z selenem i w ogóle z taką potęgą. Które rzadko kiedy pochodzą z Brazylii, ale... Dokładnie. Tylko faktycznie właśnie te orzechy pistacjowe, które się okazało, że przez swój skład, właśnie przez to, co tam mamy w środku... Ale ci Włosi są mądrzy, naprawdę. No fenomenalni są, słuchaj. No ale faktycznie te pistacje są ekstra, więc wiesz, dodać trochę pistacji do sałatki, przygotować krem pistacjowy, może jakieś lody pistacjowe, no nie? Więc tutaj koniecznie idźmy w tą stronę. Okay. No i zobacz, mamy już takie trzy fajne rzeczy, które możemy zastosować bez najmniejszego problemu. Znajdziemy je na każdym kroku w zasadzie i są super. Muszę zadać to pytanie, ale no. Możemy to ciągle brać? Czy to jest tak, wiesz że, co? Nie wiem, 24 godziny są decydujące przed akcją? Jakby powiesz najlepiej. Tak, że najfajniej jest, jeżeli to nasz organizm... Robimy upload? Dobrze by było, nie? Natomiast najfajniej jest w momencie, kiedy trochę ten nasz organizm ma szansę się wysycić tym wszystkim. Chociaż okay. Gwarantuję Ci, że już od pierwszego spożycia będzie fajnie, no bo wiadomo, że oczekujesz super efektów. Natomiast jeżeli przyjmujemy to ciągiem, jest ekstra, tak? Pamiętajmy, żeby nie przesadzać. Makę znam, działa. No. Pamiętaj, że generalnie jeżeli... Maca. Maca, maka, to możemy spolszczać, możemy mówić jakby tutaj tak międzynarodowo, wszystko jest okej. Okay. Nie o to nam tutaj chodzi. Tak jest. Jeżeli chodzi o orzechy pistacjowe, pamiętajmy, żeby nie jeść za dużo orzechów, no bo za dużo tłustego też nie jest okej, okay, mhm. Więc garść będzie w porządku, tak? Męska garść jest konkretna, więc to jest okej. Okay. Czy lody pistacjowe się też liczą? Ja bym to zaliczyła, lody pistacjowe. Okay, jak są dobrej jakości, jak mamy to celebrację, słuchaj, lody zawsze są dobrym pomysłem. Chciałem właśnie zapytać, że to jeszcze lepiej działa. Dokładnie. Więc tutaj w dwie strony dodatkowo. No i teraz wchodzimy jeszcze do różnych śmieszniejszych rzeczy. Mhm. Czy słyszałeś o czymś takim jak kozieradka? Oczywiście. Super rzecz. Super rzecz. I wyobraź sobie, że ona w ogóle u facetów potrafi tak zmultiplikować w ogóle ochotę na każdy kolejny raz, że to jest coś niewiarygodnego. Więc kozieradkę możemy sobie dosypywać różnie jeszcze. Kozieradkę superfood i kozieradka jest jednym z tych, zresztą będzie taki odcinek osobny, który jest boosterem testosteronu, dokładnie. Najlepszym chyba na rynku. Dokładnie, ale wyobraź sobie, że wbrew pozorom na kobiety też to działa świetnie. Super. Więc stosowanie faktycznie w diecie partej kozieradki to jest w ogóle, wiesz... Jak się dodaje kozieradkę? Wiesz co, można ją stosować jako przyprawę. Niektórzy w ogóle ją próbują zaparzać, jak tylko takie ziółka. I nie? Oczywiście, że tak, nie? Bo to, wiesz, czyli chodzi... obróbka termiczna nie działa na nią bardzo źle, natomiast chodzi, wiesz, o ten zapach, o ten aromat, o te składniki, które w niej są. Ale też, wiesz, można sobie dodawać do sałatek, czy nawet jak przyrządzamy jakieś mięsa i tak dalej, czy ryby. Ona naprawdę jest fajna, tak. Dobrze się kozieradka to sztos, to zgadza się. Kozieradka sztos sztosów. Ale wyobraź sobie, że na przykład ginkgo biloba, tak? Czy żeńszeń, czyli jakby dwa takie rzeczy. Żeńszeń to jeszcze trochę nam się kojarzy, nie? Z tym zdrowiem seksualnym, ale ginkgo biloba, to wydawałoby się, że przecież ten miłożąb to tylko na głowę działa. Natomiast okazuje się, że przez to, że on dobrze stymuluje przepływ tutaj, jeżeli chodzi o układ krwionośny, to też przez to można bardzo tak. Dobrze działa. Można to działa. Tak wymyśleć, że... Widzisz? No. I teraz zobacz, wbrew pozorom, niedużo rzeczy, ale to są jedyne produkty, które mają udowodnione działanie. I to takie, że 100% wiemy, że działają u facetów, działają u kobiet, są w stanie faktycznie przewalczyć chociażby te leki przeciwdepresyjne, no w ogóle sztos. Natomiast mamy bardzo dużo jeszcze... Czy my możemy je wszystkie łączyć? Można się tak najeść tym wszystkim naraz? Zobacz, że one wbrew pozorom wcale nie są aż tak ciężkimi, można powiedzieć, suplementami. To nie są jedne pojedyncze składniki, tak jak w przypadku, nie wiem, witamin czy składników mineralnych, które możemy jakoś tam przesadzić, tylko to są rzeczy, które możemy dodawać w codziennie do swojej kuchni, do normalnego żywienia. Więc oczywiście grunt to urozmaicenie, więc możemy sobie mówić, że teraz mamy tydzień z kozieradką, tym mamy tydzień z macą. Okay. Natomiast i porównujemy sobie, porównujemy, co jak działa. Jest lepiej. Natomiast faktycznie to są takie rzeczy, które spokojnie możemy sobie co włączyć. Jeszcze, co jeszcze? To jest super. I teraz uwaga, wchodzimy w te różne anegdotyczne różne historie. No i zacznijmy od Casanovy i ostrygi. Właśnie. Słuchaj, jak ci się wydaje, dlaczego niby ostrygi miałyby działać? Nie wiem. Nigdy się na to nie zastanawiałem. Ludzie jakby twierdzili, że może to jest kwestia tego, że to jest owoc morza, że tam jest ten selen, że tam jest cynk, no, ja tam czytałem białeczko, coś na ten temat, nie? Ale czytałem też, że to w ogóle nie o to chodziło. W ogóle nie o to chodziło. Wiesz, o co chodzi?
A z czym ci się kojarzy ostryga? Z czymś bardzo takim obślizłym i... W złą stronę idziesz? Bardzo sympatyczny i mięciutkim. Badania pokazują, że większość facetów kojarzy sobie ostrygę samą muszeleczkę. Ach, muszelkę. Ja myślałam, że już mówimy o tym, tutaj jest zwierzątko. No to też zwierzątko może się tam nam z czymś skojarzyć. Więc przede wszystkim tutaj chodzi jakby o to, że to jest coś, co jest lekkie, jakby dawało dużo białka, nie obciążało. Mamy cynk, selen, który... Czytamy się o tym białku, że jest bardzo tak, jest leciuteńki i to jest bardzo łatwostrawne, no bo zobacz, jemy to zazwyczaj na surowo w ogóle, no nie? Tak. A organizm sobie z tym bez problemu radzi, więc jesteś w stanie mieć dużo energii do tej pierwotnej selen, cynk, nie obciążając się. Poza tym to ma specyficzny aromat, który też się różnym ludziom różnie kojarzy. Bardzo różnie, tak? No właśnie, natomiast raczej tutaj okazuje się, że to jest bardziej kwestia właśnie tych kształtów i w ogóle tego, z czym nam się to kojarzy. Do tego jeszcze zaraz wrócimy, bo to też są czyli mega fajne troszkę tutaj działa. Tutaj tak, aczkolwiek fajnie sprzedał to Casanova, no super, tak? Generalnie myślę, że trzeba mieć swoją uprawę ostryg i nazwać się firmę Casanova i to będzie świetne. Natomiast mamy też takie rzeczy jak na przykład czekolada, która przez bardzo wiele osób jest uważana za afrodyzjak i to głównie ze względu na to, że chociażby Majowie mieli swoje rytualne kakao i faktycznie zanim zaczynały się niesamowite imprezy pełne zbliżeń, no to faktycznie piło się te napary z tego surowego kakao, stąd jakby pociągnęliśmy to dalej. A bawić się potrafili chłopaki. Dobrze. Dobrze się potrafili bawić. Więc generalnie, jeżeli chodzi o w ogóle działanie czekolady, to wcale nie do końca chodzi o samo libido, tylko właśnie chodzi o to, że jeżeli to jest to surowe kakao, jeżeli to są dobre źródła, to ona jest, ma działanie antyoksydacyjne, rozgrzewające. W tym rytualnym kakao też mieliśmy cynamon, bardzo często kardamon, czyli też wszystkie te przyprawy, które nas rozgrzewają od środka. Masło dodają tam. Tak, nie wszyscy, bo te pierwotne były bez masła, natomiast faktycznie tutaj, wiesz, jakby chodzi o to, że rozgrzewamy się, że to jest takie po prostu sensualne. Znowu nie? Wiem, że działa. Faktycznie działa. Rytualne kakao jest bardzo dobre. I to jest fajne, tak? Czyli tutaj jakby wiemy, że... Faktycznie masz rację, jakość tego kakao jest bardzo istotna. Bardzo ważne, czyli nie takie spalone typowe ziarna kakaowca, tylko lepiej kupić całe, nawet w mleku do kawy sobie zmieść, dopiero zaparzamy to i to tutaj bez dodatku mleka, tylko na wodzie z tymi przyprawami, to się robi takie naprawdę... Bardzo sycące. Bardzo i fajnie rozgrzewające właśnie przez to, ile to ma właśnie tych zapachów, zmysłów, więc tutaj też pobudzamy te zmysły miłości właśnie. I to jest zdecydowanie rytualna sprawa, czyli bardzo do tego rytualne. Musi być rytuał odpowiedni i już jesteśmy na właściwym poziomie. To już wy musicie zadbać, żeby absolutnie było fajnie. Tak. Natomiast taka śmieszna historyjka, tutaj anegdotka. Mój szanowny przyjaciel kiedyś tak bardzo chciał stworzyć nastrój swojej ukochanej, że zapalił mnóstwo różnych świec. Ona weszła do mieszkania, zobaczyła te świece i zemdlała, bo zapomniała otworzyć okna i było tak duszno, że dziewczę padło. Także pamiętajcie, czyli panowie. Nie przesadzajmy z tym. Nie przesadzajmy z niczym. Więc tutaj jest takich śmiesznych rzeczy. Natomiast faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o tą czekoladę, ona bardziej działa nam ogólnoustrojowo, tak? Czyli będzie nam pomagała z każdym jednym elementem naszego ciała, również tymi najważniejszymi, tak? Więc mamy tutaj czekoladę. W tym momencie najważniejszym. W tym najważniejszym momencie, tak? Natomiast też alkohol. No bo badania tak naprawdę pokazują, że alkohol również w tej diecie płodności jest często wymieniany, bo wiemy, że on działa raz tak, na każdego trochę inaczej. I teraz okazuje się, że bardzo małe ilości alkoholu, podobnie jak w Blue Zones, w ogóle jeżeli chodzi o tą dietę długowieczności, może w ogóle stymulować nasz taki dobry nastrój, rozluźnienie. Jakoś tak od razu jest łatwiej. Poprawia krążenie. No dlatego się zaczerwieniają policzki. Więc tak już jest miło, dobrze się nam zapowiada wszystko, więc to jest jakby okej. Okay. Natomiast nadmiar alkoholu, nie dość, że będzie nam zabijał libido kompletnie, będzie powodował, że będziemy wyglądać okropnie, będziemy pachnieć okropnie, w ogóle no nie. Tak? Więc małe ilości. Wiemy, my mężczyźni wiemy, że jak za dużo się napijemy, to... To już nie polecicie. To tak się wyrażę właśnie. Nie polecimy. Więc nie latamy po alkoholu absolutnie. Całkowity nielot. Więc mamy ten alkohol, tak? No i teraz słuchaj, okazuje się, że jest bardzo duża grupa produktów, które tak wydawałoby się, że coś robią, ale w sumie to nie wiadomo co, tak? No bo na przykład papryczki chili się często wymienia, że mogłyby działać, że może kapsaicyna, bo były takie pomysły, żeby nacierać się na przykład tą kapsaicyną. To faktycznie. Nie, bo to chodziło po prostu o pobudzenie krążenia. Natomiast nie mamy na to badań, to raczej chodzi właśnie o to, że to krążenie jest szybsze. Natomiast panowie, proszę się nie nacierać tutaj żadnymi papryczkami, absolutnie. Paniom też tutaj odradzam takich praktyk. Niektórzy w ogóle stosowali miód i to nie tylko do picia, ale również do nacierania narządów płciowych. Również odradzam, bo to nie jest dobry pomysł, bo się lepi, jest niefajne i nie wiem, czemu to by miało służyć. Miód i pierze, to kiedyś było takie... Czy wiesz, chciałam zauważyć, że generalnie jak będzie tam za dużo, żeby nam się jakaś tam grzymica nie rozwinęła od tego cukru. Nie znam tej sposobu, ale słucham dalej to. Także z miodem dajmy sobie... Zawracamy, to nie ten kierunek. Absolutnie nie, więc z tą stronę nie idziemy, tak? Natomiast słuchaj, okazuje się, że jest duża grupa produktów, które działają na nas na takim w ogóle poziomie podświadomości. Oprócz tego, że są elementami zdrowej diety, to wyobraź sobie, że na przykład
przykład warzywa cebulowe, tak? Czyli cebula, por, ale no też karczoch, czy na przykład rzepa. No karczoch rozumiem, ale cebula? No właśnie to jest ciekawe, zobacz, że panowie często jedzą cebulę. I teraz uwaga, okazuje ale się... Ale spotkaniem? No stop. Się to ekstremalnie. Co kto lubi, słuchaj. Natomiast okazuje się, że przez to, jak wyglądają te warzywa, to mózg uważa, że one wyglądają jak jądra męskie. I są badania, które pokazują, że w momencie, jak jecie te produkty, to zwiększa się spermatogeneza i w ogóle produkcja plemników, i to zdrowych plemników. Ale okej, no, ale jest wiele innych, które też wyglądają podobnie. Nie tak. Ale ogórek, akurat, bakłażan, to tak, nie działają. Tak? Ale zobacz, to zaraz przejdziemy sobie do tych. Więc chodzi o to, że faktycznie, jeżeli jecie te produkty, które wam się kojarzą, to to was może stymulować. Okazuje się, że rzeczywiście to jakby głowa to jest jedno, natomiast z punktu widzenia takiego czysto żywieniowego, to jakby to też jest działanie przeciwzapalne, wspomaga też krążenie, więc jest fajne. No i teraz wchodzimy do innych kształtów. Było trochę o panach, to teraz trochę o paniach, tak? Wyobraź sobie, że panie w ogóle czują się fenomenalnie generalnie, jeżeli na przykład na kolację pojawi się cukinia, albo właśnie zapiekany por pod beszamelem, albo na przykład pojawi się bakłażan, tak, słynne eggplanty i tak dalej. No i tutaj okazuje się, że jednoznacznie panie, jak widzą dorodny kształt faliczny, to siłą rzeczy uruchamiają się dużo bardziej. Natomiast w przypadku panów, jeżeli widzicie coś, co ma ładne obłe kształty, czyli gruszeczka, jabłuszko, brzoskwinka, która jeszcze jest taka milusia i soczysta, to siłą rzeczy uruchamiacie się bardziej. Więc zobacz, że tak naprawdę i mamy... faktycznie tak to działa? Czy to, że tam tak się to podoba działa. Coś, ja to rozumiem, bo oczywiście... Ale to teraz zobacz. Siedzisz naprzeciwko swojej pięknej partnerki, którą świetnie znam. I teraz wyobraź sobie, że ona karmi cię taką brzoskwinką. Już wiem, co będziemy dzisiaj wieczorem robić. Także. I wiesz, co zaraz się będzie działo. Więc siłą rzeczy twoja podświadomość patrzy, kojarzy, chcesz więcej. A dodatkowo zobacz, że to są rzeczy, które są lekkie i nie powodują, że jesteś potem taki zdziadziały. Nie? Tylko możesz lecieć. I o to w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, wiesz, to są tylko elementy, ale takie, które faktycznie są łódko stanie... kurczaka. Kręci cię, jak będziecie karmić łódkiem kurczaka. Słuchaj, no nie wiem, kogo może to kręcić. Tutaj głównie badania są raczej na tych lekkich rzeczach i na tych, które są ładne. Nie zapytałem, bo może ktoś by zadał takie pytanie, więc uprzedzam. Skrzydełko, może taki nielocik tutaj. Zobacz, głównie chodzi o to, że faktycznie ta dieta ma być ładna, czyli tutaj znowu odnoszę się do tych zmysłów, no nie, miłości. Czyli jakby oprócz tego, że musimy dobrze jeść, musimy dbać o to, żebyśmy byli dobrze odżywieni, żebyśmy mieli energię, to jeżeli mamy coś ładnego na talerzu, a zresztą są piękne kolory. Czyli ta celebracja, prawda? Ta celebracja, ale ta chwila, rytuały. Te zapachy, to kakao. My wiemy o tym, że kobieta jednak potrzebuje więcej czasu i to jest właśnie ten czas, kiedy się ją rozbudza, pobudza, absolutnie. Ale teraz zobacz, że jak pana tak przetrzymamy troszeczkę, czyli nie damy mu po prostu lecisz, tylko trochę go też przeciągniemy, to też zupełnie inaczej to wszystko odczuwacie. Więc tutaj tak naprawdę cała ta celebracja, ta otoczka, ten posiłek nie za ciężki, ta obietnica, że będzie jeszcze lepiej, że ten deser jest super, to myślę, że wszyscy się wtedy będą trząść, drżeć i właśnie o to w tym chodzi. Nie możemy też zapominać o tym, żeby pić, no bo nie chcemy stracić elektrolitów i się tak wypocić, żeby tam paść trupem, tylko żebyśmy faktycznie mieli siłę, żeby było jak najlepiej, to musimy zadbać o to nasz organizm i odpowiednio pić. No a jeżeli faktycznie widzimy, że robimy wszystko, co się da i nic nie działa, że gdzieś jest ten czas pytanie, blokada, mogę? No. Pić co? Mówiliśmy o odrobinie alkoholu, a oprócz tego, czy jest jakieś, nie wiem, co są napoje, które też poprawiają? Elektrolity, jeżeli jesteś jesteśmy długodystansowcami i tego wszystkim życzę oczywiście. Natomiast woda, czy woda na przykład wysoko zmineralizowana z magnezem, jeżeli nie mamy przeciwwskazań, to też jest dobry pomysł. Super, bo będziemy wtedy się czuć lepiej, będziemy bardziej napić. Pamiętajmy, że po wszystkim też warto jest coś spożyć. Uzupełniać, tak. Uzupełniać elektrolity, to jest bardzo ważne. Panie również muszą pamiętać, żeby uzupełnić to, chcę powiedzieć, straciły. Dla mężczyzny zakończenie pewnego procesu jest bardzo energochłonne. Podwyższa mu się morder, że tak podwyższa mu się poziom prolaktyny, hormon stresu, chce mu się spać, to trzeba uzupełniać. Oczywiście. Natomiast to już jest, powiedzmy, mój szlagier, więc jakby powtórzę go raz jeszcze, że Włosi mówią, jak rozpoznać, kto jest młody, a kto jest stary. I mówi się, że te osoby, które są stare, po seksie idą spać, a te, które są młode, idą jeść. I tutaj chodzi o to, żebyśmy pamiętali, że fajnie jest się przytulić po wszystkim, pójść jeść coś dobrego, również lekkiego i może rozpocząć rundę numer dwa. Jezu, to już teraz. Teraz musisz. W większości rzeczy nie wiedziałem. Muszę powiedzieć, że to naprawdę pełne zaskoczenie. Bardzo się cieszę. Czy może jeszcze jakaś wisienka na torcie na koniec? Moim zdaniem wisienką na torcie jest poznać preferencje naszej partnerki, partnera,
i postarać się sprawić mu przyjemność, tak? Czyli jakby postarać się, żeby ten posiłek, to wszystko, co jest razem przede wszystkim, było takie wow, tak? Czyli nie nabijamy się z dziewczyn, że chcą jeść bakłażana, nie nabijamy się z panów, że chcą jeść łódko z kurczaka. Tylko staramy się z cebulą, się tutaj panów wspierać. Więc bądźmy dla siebie fajni, celebrujmy, zakończmy to lodami pistacjowymi i na pewno będzie super przyjemnie. Bo w tym cały jest ambaras, aby dwoje chciało naraz. Czyli musimy zadbać o siebie wzajemnie. To jest bardzo ważne. I tego nam życzę. Ale jakie to piękne rzeczy powiedziałaś. Piękne, naprawdę. Panowie, wiemy co robić, żeby kobiety były bardziej dla nas seksowne i bardziej na nas działały i nie wyobrażam sobie, że teraz nie wdrożymy tego w życie. Także polecam szczerze posłuchać dr Wandy. Pozdrawiam.